Cześć wszystkim, dzisiaj Jump King, odcinek kolejny. Mieliśmy losowanie koła, mi się wylosowało. Dlatego jest dzisiaj kolejny odcinek. Będziemy skakać dalej, mamy 37 sesję. Odcinek jest chyba 30, o 30 mniejszy, bo chyba 7. Będziemy dzisiaj skakać po tych małych kilkutkach. Oczywiście będziemy bawić się we wczytywanie, jeżeli spadniesz w ogóle. No szkoda czasu na powtarzanie tego, nie? Dobra. O, i już jesteśmy tutaj. Więc myślę, że... O! Żeby nie stracić tego... Wiecie, to jest, nie jest takie łatwe, żeby tu wrócić. Ja sobie już od razu zrobię zapis. Skopiuję pliki i zaraz się... Jeszcze się nie rozłączam z wami, nie? Ale no, zrobimy kopiuj i przekopiuję sobie to, żeby nie powtarzać niepotrzebnie. Wiecie czego? Żeby niepotrzebnie nie powtarzać rozrywki skoków. Już tutaj pierwsze te pliki skopiowane, no i teraz będą przekopiowywać plik i będziemy mogli sobie skakać tak wysoko, jak damy radę. Mówię, że no, jak są takie małe kikuty, no to nie dziwne, że spadam. O! No właśnie. Dobra, nie będziemy tracić czasu. Po prostu robimy wczytanko. No szkoda czasu na powtarzanie tego wszystkiego, nie? Zrobiony wczyt. To ja może spróbuję tutaj odbić się od tego i... No właśnie. No w ogóle... się trochę szybko ruszam i nasz król... szybko zjeżdża, to też. To jest zabawa taka świetna, że polecam gierkę wam. Jeżeli ktoś chce sobie... chce trochę zabawy, tak. Takie zabawy... bez myślenia, bez niczego, tak, bo tutaj myśleć niczego, tutaj po prostu klikasz i skaczesz. Jeżeli ktoś chce myśleć w tej grze, no to może pomyśleć tak. Może spróbujemy. A co mi tam? Robimy wczyt, bo za daleko spadłem. Nie chciałbym co minutę zrobić wczytów, ale nie chciałbym też skakać z terenów, które były nie wiadomo, nie pamiętam kiedy. No. Okej. Okay. Nawet nie wiadomo jak tu skakać. Leciutko. No dobrze, że leciutko. Nie starcza. Po prostu to. Nawet za lekko. Jest aż za lekko. Nie będę czytywał co 30 sekund. Popróbuję trochę tutaj odrobić. O. Dobra, nie będziemy się tutaj z tym bawić. Po prostu. No tutaj dawno mnie nie było, tak.
Drogę z kupi sumie nie zapomniałem. Trzeba zrobić wczyt. Znaczy, no, nie trzeba, ale ja zrobię. Kolejne wczytywanie. Nie trzeba to, że ma. Trzeba. Nie, trzeba to, trzeba. Las Frontier. Nie wiem, ja nie będę przecież. No, okej. Gdzie teraz? Te miejsca są coraz bardziej śmieszne i małe. A nie w tę stronę. O, nagle mi nie skoczył. Dobra, wracamy tam. Wracamy tymi krokami tu. Dobra, trzeba zrobić tak, tam. Teraz poszło tam. O, no dobra. Nie, ten skok to. Okej. Okay. Nie cofnął tutaj. A nic więcej nie było z niego. Korzyści. Dobra, nie będziemy się. Chociaż to nie jest aż tak daleko. O! Dobrze, że mogę tak. Tu gdzieś mogę? Nie. Opa. Mogę tam? Nie, nie mogę. Już wróciliśmy. Nie na długo. Czekajcie, dobra. Udało się zahamować i odbić w tę stronę. To były ostatnie łatwe skoki, które tutaj miałem. Takie duże. Teraz mam było skoki cięższe niż to było w tamtej krainie, z której, no tej pierwszej, tak? Co było w pierwszej części? Tam nie było takich zmniejszonych klocków. Nawet jeszcze nie wiem, ile piętra będą takie klocuszki małe. No. Dobra. Nie będziemy się z tym bawić po prostu. Cyk, cyk. Akurat teraz trafiłem znowu w narożnik. Jeżeli będę znowu w tej krainie, tą do góry, to zrobię po prostu czytanie i nie będziemy się musieli martwić o te skoki, tak? O, zrobimy tu zapis i za chwilę skoczymy dalej. Czy ja skopiuję tak? Dobra, dobra. Mam skopiowane i wracam do gry. Nie wiem, jak to jest, jak zrobiłem zapis, to teraz mi skoki wychodzą idealnie.
I co teraz? Se spadłem. No, to poleciałem. O. O. Już muszę wykorzystać ten trik. No, jak szybko poszło. No i co? Tam. O. Teraz tu. No, ten kiku to skoczyłem raz. Trzeba było go zapisać. No ja nie chcę co chwilę zapisywać. No, w niektórych miejscach to warto zapisać. No ten skok jest niepowtarzalny czasami. I z tych kikutów tutaj nie skoczyłem nigdy ani razu z tego pierwszego na ten drugi. Zawsze przeskoczyłem dalej niż musiał. O. No, to sobie poskakałem. Już myślałem, że odskoczę to samo, ale no niestety nie jest. Znaczy daleko nie pos. Daleko nie doskoczyłem. No teraz sobie, jak sobie tak spadamy, to przypominamy sobie, jakie krainy mieliśmy po drodze. Tutaj, w tych terenach jeszcze nie bawiłem się w odczytywanie aż tak bardzo jak teraz. Wtedy to robiłem czytanie 3 na odcinek, tak? Po wtedy no to było łatwo, teraz to ciężko bez zapisów, ciężko, bo ile bym musiał to odrabiać, nie? Pewnie by ze 100 odcinków wyszło, jakbym nie wczytywał. A ja mam serię do nagrywania, nie mówię tej serii na 100 odcinków. O! Do 100 odcinków odciągać. Wróciłem tu samodzielnie. A, już tutaj nie. Okej, mogę jeszcze raz. Jeszcze. No, teraz false zaliczył. Czym to się różniło, to nie wiem. Ale pierwszy raz jak spadł, to na nogach stanął. Potem zaliczył false. Tutaj też nigdy nie wiem. Jak to jest, że raz wyląduje na daszku, bo jak wyląduje na daszku, to wtedy nie robi falsa. Jak wyląduje na ziemi, to już fals się liczy. Jak to jest rozumiane? No nie wiem, ale nie będziemy teraz tego przeskakiwać jeszcze raz, tylko po prostu sobie pójdziemy na skróty. No to jedziemy jeszcze raz. Kiedyś tam skoczyłem od razu. Teraz nie wiem skąd to jest, że raz za pierwszym razem. To może w takim razie jak jakieś skoki, które są trudne, wiedzą za pierwszym razem, po prostu je zapiszę i nie będziemy ich powtarzać, tak? Szkoda czasu na nie. No nie. Może będę próbował na tym tutaj kiku skakać. O, teraz falsa nie zaliczył. Dobra, idziemy w tę stronę. O. Nie zaliczyło mi skoczenia. Tutaj zaliczył falsa, bo nie dotknął daszku. Dobra, idziemy w tę stronę. Jednak te. O. Też nie zawsze udało mu się spaść na tą kładkę pod. No. Los po frontier. Tak. No, w końcu tu skoczyłem, nie? Ciekawe, że w końcu udało się spaść z kikuta na kikut.
Ale tutaj znowu to samo. Nie, nie mogę. Okej, okay. O. Dobra. Dobra, nie będziemy tego. Ale trochę poskakałem, tak. Trochę poskakałem 2 minuty później. Znowu wczyt. Pół godziny robimy odcinek i kończymy. Cały czas mnie kusi, żeby nie znowu nie w tę stronę. Żeby zrobić wczytanie, jak już jestem w tym miejscu, którego nie umiem przejść. Znaczy umiem to przejść. Umiem to przejść. Nie mówmy, że nie umiem, bo przecież muszę skoczyć dalej. W tej grze nie ma czegoś takiego jak nie umiesz. Po prostu ty o tym nie wiesz, że tu umiesz. Dobra, czekaj. Skopiuję to i tyle. Będziemy teraz tylko bawić się ze wskoczeniem na kikut obok. Ok, zrobione. Chwila, moment. Dobra, czas się nie naliczył. No. Że jest tak, żeby spaść dalej, to trzeba naprawdę spaść bardzo dużo. Jak uda mi się pokonać tego kikuta i skoczyć dalej, to znowu zrobię wczyt. I potem będziemy na jednym. Na jednym oddechu, może tak, można tak nazwać, i po prostu jednym ciągiem przeskoczymy dalej. I tam już tych małych kikutów nie było, no to nie muszę się bawić we wczytywanie co chwilę. Na tych małych kikutach to tak, można się tu jeszcze w to bawić, a potem już można to oszczędzić. Jak już są takie skoki, które są właśnie tego typu, które mogą wychodzić pod rząd ładnie, to nie trzeba się bawić w wczytywanie, bo szkoda czasu. I znowu polsa nie było, no. Potrafi z takiej dużej wysokości spaść i nie zaliczyć polsa, bo na górkę zleciał. No teraz to już. No, 18 minut odcinek. Dobry czas. Jestem w ogóle ciekaw, ile będziemy mieli wpisane tutaj sesji, jak już skończymy grę. No. Może nie muszę na to sklepać. No nie, no muszę. No muszę, niestety, muszę. W sumie nie musiałem wczytywać, ale... Boże, z tym jakimś super. Ten nieudany skok. No i co? No i co? Od razu o wiele szybciej. Znaczy, od razu lepiej. No, robię kopię. Niech sobie tam czas leci. Mi to wisi. Ok, i teraz. Łatwe skoki. Tutaj łatwy skok, tutaj łatwy skok i tu. Wow, chyba fajna. To zróbmy sobie tutaj wczytanie i tyle. Mamy nową krainę i super. No i co? Przed chwilą robiłem jeden wczyt, teraz robię drugi wczyt. Ale jesteśmy w końcu w nowej krainie, no to możemy. Można wypić, nie wiem, szampana czy coś. W końcu pokonaliśmy tamte Last Frontier i jak na razie nie zapowiada się, że myśmy mogli spaść. Dobra, i co teraz? Jesteśmy tutaj w krainie. Aha, te grzybki mi pokazują.
Niewidzialne pola, bo jak widzę, to są niewidzialne pola. Dobra. O. Okej. Okay. Nic więcej nie ma. Tylko ten jeden jest dobry. Łatwa kraina już się zapowiada. Okej, okay, teraz tu jest ten. Tego tutaj widzimy, tego widzimy, tego nie widzimy. Okej, okay. To są takie klocki, których my nie widzimy. Albo je widzimy, ale nie istnieją. Czyli nie można na nich skakać. O. Więc teraz to akurat twórca się. Twórca teraz można pogratulować pomysłu, że zrobi coś takiego jak pola widzialne i niewidzialne. Trzeba uważać, gdzie się skacze. O! Właśnie, i teraz tutaj trzeba uważać na to, żeby nie wypaść stąd. Żeby stąd nie wypaść, bo za daleko spadniemy. O. Czyli jak to było? Tam był. I w ogóle ptaka znowu widzimy, nie? Więc oczywiście go zaliczę. No i ptak jeszcze mi nie prowadzi dalej. O! Tutaj gdzieś coś jest? Nie. Perły dawno nie było. No, dobrze, że tam nie było perł, bo bym ich nie zebrał. No, okej. Okay. Wyżej. Super. Jeden jest tutaj. Rzepki drugie. Może jest... Okej. Okay. Po tylko rzepki jedne. Rzepki drugie. A wy tam poddani? Coś macie do gadania? Okej. Okay. Czy no, król i jego poddani. Tak. Krasnala? Nie, Krasnala to nie będą. Nie będziemy czy tak dobra. Niech się tu pojawia, a ja tam skaczę dalej. Ok. Jeden był tu, drugi był wyżej, dobra. W tę stronę? No właśnie. W tej krainie jak będziemy spadać, to nie będzie bolało. Wychodzi na to, że już możemy nie zobaczyć tamtych terenów na dole. O! Czy ja skoczę, skoczę. Mówię, że skoczę. Okej. Okay. Cały czas się nie odbiję. Teraz gdzieś był tutaj i... A, tu. Oj, o, nie widzę kompletnie gdzie skakać. Wow. To może zróbmy tu gdzieś jakieś czytanie, czy coś. Bo jakbyśmy gdzieś, nie wiem, wypadli, bo może jest tutaj coś, co... Może nam grę zepsuć. Żebym nie miał jakby... Widzisz, są te skutki, to... Możemy sobie na przykład tutaj zrobić wczyt. Jeżeli by się nam podwinęła noga... To nie mielibyśmy wtedy zbyt dużych jakby... konsekwencji. Wiecie, o co chodzi. Że łatwo będzie wrócić. Znaczy, nie będę musiał dużo odrabiać, tak? O to mi chodzi, żeby nie trzeba było dużo odrabiać. Jak wygląda z tej strony? Aha. Ja kompletnie nie widzę teraz pól. Na ślepo, nie? O. O, wiadomo, że nie będę tego wczytywał, no bo... O, właśnie, o tym mówiłem. Nie ma tu czegoś? Oprócz tego, że mogę spaść nie wiadomo jak daleko. Czy... Tego można było się spodziewać, nie? Że w tej krainie będzie jakiś haczyk, po którym
byśmy się dowiedzieli przypadkiem. Taki haczyk, który by nas ściągnął po prostu na dół. A my byśmy tutaj byli, czy byśmy byli szczęśliwi, o ładnie, super, krainę bez możliwości spadnięcia. Dalej niż w tych terenach, tak. Ale jak widać, to można się jakby przejechać. No, jak to jest? No. No i koniec. Co chwilę kończę odcinek. Przeskocz tam tą krainę. Na tych ślepych skokach. Tak. O. Nie wiem, z którego miejsca, z tego? No właśnie. Perła jest. No i co? Trzeba pamiętać, że nie ma pola obok. Hej! No. Tu gdzieś był. Tutaj. Nie. Żeby stąd wypaść, to trzeba polecieć tamtym tunelem w dół, więc trzeba na niego uważać, żeby w niego nie wpaść. Tak, tutaj też jest zejście? Nie. Tylko tam jest zejście. No. No mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu jest oddech odczytywań. Tam to trzeba odczytywać tutaj. Nie trzeba. Dobra, kończymy, kończymy odcinek też. Mam jeszcze nieco 2 minuty. W ogóle widać, że tam jest niewidzialna ściana, jak stąd wypadniemy. Nie, to... Łatwo się złapać na te klocki, widzialne i niewidzialne. Skończę, to zaraz skończę, bo już chyba... O, właśnie tego. No i to jest łatwa kraina, a coś skoki nie wie, idą. Never leave this place, nigdy nie opuścisz tego miejsca. No więc ja cię zaraz pokażę, ja cię zaraz pokażę, nie? No już tutaj. No, no. Wiem, że chcielibyście ze mną tutaj się pobawić, popatrzeć, jak odbijam głową o
wiecie, nie? Na te wszystkie klocki. Ale jest się nie pozwolę tak traktować. W sumie jest ten spadek. No i co jest? O co z tym chodzi? Tutaj. Teraz, no. No, chociaż. Nie mogę tego zrobić. Nie mówiłem, nie mogę. Tylko długo mnie to zajmuje. No, znowu narożnik. Chociaż po prostu z piórem nic nie mogę zrobić. Ciągle to wszystko kupuję. Albo przeskakuję, albo uderzę głową, a później tutaj się łapię na tym placek. Zróbmy tak. No właśnie. No w ogóle mogę... coś takiego? Nie mogę, bo musiałbym lekko to. Są te kluski niewidzialne, bo rozdają taki chaosik. No. Nie wiadomo, jak on wysoko jest. I nie wiem, jest taki malutki, ale zobaczcie, jak on zmienia postać gry. Dobra, nie będziemy więcej skakać. Dzięki za oglądanie. Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia w następnych odcineczkach i będziemy skakać dalej. Cześć!